jak przygotowywałem się do matury, nie za bardzo wiedziałem, co chcę robić. Cały czas przewijało mi się w głowie aktorstwo, ale nie byłem przekonany na 100%. I wtedy myślałem, że mógłbym być na przykład dyplomatą, ambasadorem. Mógłbym dużo podróżować, bardzo lubię wyjeżdżać za granicę, ale mieszkać chcę tutaj w kraju. Chciałbym pozostać w Polsce. Mógłbym być muzykiem też na przykład. To też jest fajna opcja. Wtedy bym się na pewno cały wytatuował, bo na razie to nie za bardzo mogę, bo agencje tam trochę zabraniają. Odradzają mnie. Pierwszy rok na studiach to ja poczułem, że żyję. Że tam jestem traktowany poważnie przez moich profesorów. Bo miałem wrażenie, że w liceum byłem traktowany jak dziecko. Że moje zdanie nie było w ogóle brane pod uwagę. Na studiach jednak jesteś traktowany po partnersku. Ja miałem fantastycznych kumpli w Akademii Teatralnej na roku, z którymi teraz gram czasami. Bardzo często spotykamy się razem na planie. Mamy mnóstwo niesamowitych wspomnień. W pierwszej miłości znalazłem się tak, jak zazwyczaj znajduję się w jakiejś produkcji, czyli poszedłem na casting. No i dostałem telefon, że wygrałem ten casting. No, dostałem rolę. Mam bardzo dużo wspólnych cech z Radkiem, którego gram w Pierwszej Miłości. Grając tak długo, bo już chyba tutaj 2 lata jestem w Pierwszej Miłości, tak często, bo ten serial leci 5 razy w tygodniu, nie ma możliwości, żeby w pewnym czasie tak się totalnie odłączyć. Poza tym to jest serial, gdzie staram się jak najbardziej zbliżyć do prawdy. Chcę czy nie chcę, dużo moich prawdziwych emocji, moich prawdziwych zachowań wychodzi tutaj w serialu. Najbardziej na planie Pierwszej Miłości lubię pracować z mikserem, z Bożejem Michalskim. Z Miśkiem Koterskim lubię pracować. Miśek Koterski to jest naprawdę niezły wariat. Anka Szymańczyk, z którą byliśmy razem w Akademii Teatralnej. Ogólnie to jest fajna atmosfera, ekipa jest świetna, czuję się tu bardzo dobrze. Za wzór stawiałem sobie zawsze mojego ojca, bo mój ojciec jest aktorem. Często oglądałem go w teatrze, albo w filmie, czy w serialu. Nadal jest moim wzorem, ale w ogóle jestem ostatnio zajarany Leonardem DiCaprio. Uważam, że to jest w ogóle aktor niesamowity. Takie kreacje, jakie on stworzył, takie filmy, w jakich on zagrał, to jest coś niedoścignionego, niesamowite. Moje życie różni się przede wszystkim tym, że mam nieregularny tryb pracy, że pracuję 7 dni w tygodniu. Często pracuję dużo dłużej niż ludzie w pracy, bo czasami, zazwyczaj jest to 12 godzin, bo takie są reguły. Potem na przykład wsiadam w pociąg sypialny i przyjeżdżam tutaj do Wrocławia, jestem tutaj od rana. Potem wracam samolotem znowu do Warszawy, więc rzeczywiście dużo, dużo pracuję, ale chcę tego, bo aktorzy przede wszystkim muszą pracować, bo jeżeli aktor nie pracuje, to troszkę popada w frustrację i to nie jest nic dobrego. Ale w aktorstwie są takie etapy, że się bardzo dużo pracuje, a potem się bardzo dużo nie pracuje. Zazwyczaj nie jest tak, że fanki nie dają mi spokoju. Zazwyczaj zagadają do mnie, zapytają o autograf. Zapytają, co się dzieje w serialu Pierwsza Miłość i już się po prostu rozchodzimy. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest zbyt natrętny, zbyt męczący. Ludzie jednak wiedzą, że tak trzymają dystans. Ja mam teraz tak intensywny czas, jeśli chodzi o pracę, że w wolnym czasie lubię wypoczywać. Teraz jest piękna pogoda, lubię jeździć na rowerze, lubię spacerować, lubię chodzić po plaży, lubię pływać, lubię grać na perkusji, lubię chodzić na koncerty, na imprezy. Po prostu muszę odreagowywać to, co się dzieje w pracy. Teraz chciałbym zacząć trochę biegać, ale jestem trochę zbyt leniwy, żeby zacząć biegać. Słucham bardzo różnej muzyki. Nie ograniczam się. Przeszedłem przez różne fazy w moim życiu. Od grunge'u, po hip-hop, do nawet techno, przez taki krótki moment w życiu też słuchałem.
Teraz słucham bardziej rocka. Staram się też tworzyć mniej więcej podobną muzykę. Bardzo też lubię polskie kapele. Uważam, że u nas się dzieje dużo dobrego. Radzę poszukać, bo mamy świetne zespoły w Polsce. I kupuję polskie płyty, wspieram ich w ten sposób, bo tylko tak mogę ich wspierać. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za te wszystkie pytania. Wiem, że odpowiedziałem tylko na część, ale nie mamy czasu, żeby odpowiedzieć na wszystkie. Za chwilę muszę wracać dalej do pierwszej miłości, do swojego mieszkania, gdzie mam sceny z Kaśką i z mikserem. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, piszcie. Będę starał się odpowiadać jakoś na bieżąco. Oglądajcie serial, oglądajcie pierwszą miłość. Pozdrawiam, Mateusz Panasiuk.